do projektu uchwały Komisji Planowania Przestrzeni i Budownictwa. Panie Przewodniczący, pierwszy projekt uchwały dotyczy przyjęcia prawa użytkowania oznaczoną jako program nr 94 łamane przez 63 Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy opinie się pozytywnie. Przedłużenie o dalsze 10 lat prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94 łamane przez 6 o powierzchni 1154 ara w obrębie 31 gminy pod Górze Półrolnej przy ulicy Dąbrowa 1 w stanowiącej własność gminy Kraków na rzecz ochotniczej straży pożarnej w Kostrzu z przeznaczeniem na cele garażowo-socjalne w związku z pismem wydziału skarbu miasta K. Znak dnia 8 marca 2013 roku poprawia rozwiązanie uchwała na 31 podjęcia. W wyniku głosowania 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za pozytywnie. Uzasadnienie opinie się w związku z pismem wydziału skarbu miasta Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, położenie ulica Dąbrowa 1, no teren wykorzystywany przez ORP Kostrze. Chyba tutaj nie ma znaczenia. Otwieram dyskusję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś pani panu radny chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma takich. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dziękuję bardzo. Do kolejnego projektu uchwały, panie przewodniczący, dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod znakiem budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Przymiaki w Krakowie.